Mertens zaczyna mecze na ławce rezerwowych. Felix Zweier, doświadczony niemiecki arbiter, wyprowadził. A grać bardzo skutecznie w ofensywie. Doskonale znani Robertowi sędziowie tego meczu, Felix Zweier, jego asystenci Schlichter, Achifler, a to już zestawienie drużyny Jerzego Brzęczka. W bramce z numerem 22 Fabiański, w obronie z numerem 18 Bereszyński, 15 Glik, piątka Bednarek, trójka Reca, w środku 11 Klik, dziesiątka Krychowiak, przed nimi z numerem 20 Zieliński. Tutaj w tym ustawieniu na grafice mamy z lewej strony Kurzawę 21, 16 Błaszczykowski, natomiast dostaliśmy taką informację przed meczem, że będą grać wymiennie. Błaszczykowski zacznie z lewej strony, Kurzawa z prawej. Będzie chodziło o to, żeby zejść do środka ze strzałem lepszą nogą i na szpicy Robert Lewandowski. Trenera, fizjoterapeuty, ale gra. Pierwszy gwizdek arbitra. Zaczynają Włosi. Znowu podniósł do góry Krychowiak, Lewandowski na pole karne. Szansa! Ależ to broni Donnarumma! Ależ to się mogło na was zacząć! Niesamowita szansa, sytuacja Piotra Zielińskiego, ale kapitalna interwencja Donnarummy. Idealnie piłkę tutaj wypieścił, można powiedzieć. Robert Lewandowski zagrał w tempo tutaj do Zielińskiego. No, nie ma co mówić, no, musi takie sytuacje wykorzystać. To nie była... Bereszyński. Lewandowski. Faulowany przez Kieliniego i bardzo szybko, bo już w 9 minucie żółty kartonik dla kapitana Squadra Azzurra po tym starciu kapitanu. Dlaczego był faul, dlaczego żółta kartka? Dlatego, że Robert cofnął się po piłkę, zastawił własnym ciałem. Tak powinien grać właśnie napastnik, tak gra dziewiątka do tego Loni. Potem transfer i wiele sezonów przystemplowanych wielkimi sukcesami w Sampdorii Genua. Teraz faul Mateusza Glika i tak jak mają Włosi kartka, kompletnie Kielini, tak też pierwszy polski zawodnik w tym meczu, Mateusz Glik, który asekuruje też parę stoperów, Bernardeski. Bernardeski ładnie to zrobił, faulowany przez Błaszczykowskiego i to jest druga żółta kartka dla naszego reprezentanta. To jest wielki talent, to jest jeden z tych piłkarzy, których oglądaliśmy podczas finałów Euro U21 w Polsce. Dzisiaj Bernardeski po raz 14 w reprezentacji. Na razie blisko piłki Insigne, ale chyba jednak Bernardeski. Zobaczmy, Bernardeski nad bramką. 19 minuta. Oglądamy piłkarza, który kosztował Juventus Turyn 40 milionów euro przechodząc przed rokiem z Fiorentiny. Reca. Insigne. Insigne. Do środka. Nigdy się nie zrywa piłki do środka głową. Albo mógł próbować zgrywać to do... Zobaczmy jeszcze raz. Reprezentacji Włoch, o których mówiłem. Reca. Rzucił na pole karne. Jeszcze okazja! W ostatniej chwili Donnarumma, a w polu karnym Krychowiak. Dobry, daleki rzut salto tutaj Recy. Dobrze o piłkę zawalczył Bednarek. Później Robert Lewandowski. Zobaczmy jeszcze raz powtórce. Mówię, Glik jest niesamowity. Zawsze w świetle bramki. Balotelli pada, odepchnięty. Tam jeszcze grają Włosi. No to pokazuje, że może jednak za szybko wracał. Balotelli. To nie jest ten mecz z Niemcami, w którym strzelił dwie bramki. Na pewno. Oj, pokazał się Glik, ale potem ostatecznie do tej piłki nie doszedł. Bernardeski! Ależ mamy szczęście! Sami sprokurowaliśmy tę sytuację. Pokazuje się Mateusz Glik, gra mu po ziemi dosyć mocną piłkę Łukasz Fabiański. Ostatecznie gdzieś tej piłki Glik nie dogonił. Przejmują Włosi. Jedno podanie. Dochodzi Bernardeski. Ma piłkę na lewej nodze, ale
ale naprawdę ktoś nad nami czuwał, że w tej sytuacji... Błąd Jorginho, Lewandowski, pole karne, wrzutka, szansa, gol! Trzecią sytuację wypracował kolego Robert Lewandowski. On podawał do Zielińskiego, kiedy bronił Donnarumma. On podawał do Krychowiaka, kiedy bronił Donnarumma. I on też teraz dośrodkował. Miękko, a Piotr Zieliński. Jak... Teraz wymagana koncentracja. Krycie, oczy dookoła głowy. Bernardeski! Piątką, szóstą, teraz na gazie Polacy, Zieliński, pole karne. Jeszcze była tutaj próba piłki. 25 meczów w reprezentacji, 14 goli, ale też Tomek, pamiętajmy. Jak znikający punkt dzisiaj jest w tym meczu, w ogóle go ale nie ale wiesz co, to specjalnie nie dziwi. On strzelił 18 bramek w lidze francuskiej, łącznie 26 goli. Zaprezentuje się Bonaventura, za chwilę zobaczymy, kogo zmieni. Numer 16, a więc Pellegrini. Bonaventura, Jorginho i Gagliardini. Tak w tej chwili będzie wyglądał ten środek pola drużyny włoskiej. Bez zmian oczywiście w drużynie polskiej, a więc w bramce Fabiański, numer 22. Brał się z tą piłką Błaszczykowski. Błaszczykowski, pole karne, Błaszczykowski! Jeszcze okazja, nie ma! No nie było to zagranie, bo to było uderzenie Kuby, ale doszedł do dobrej sytuacji jeszcze Robert Lewandowski. Piłka jednak go szuka. Pogubieni Włosi, tak trzeba powiedzieć. Pogubieni, nie wiem. 2 i Neapol za kadencję Antoniego Piechniczka 0-3. A teraz prowadzimy, ale teraz znowu piekielnie niebezpieczne było to uderzenie Bernardeskiego. Po raz drugi tutaj starał się takim uderzeniem z rotacją w kierunku dalszego słupka zaskoczyć Łukasz. Za daleko od niego Reca. W pewnym momencie się zatrzymał, zobacz. Tak, ale tutaj błąd, bo powinien jednak blokować uderzenie. Tam było jeszcze ponad pół metra obok słupka. Bonaventura, za łatwo daliśmy się mu odwrócić. Insigne, Biragi, teraz lepiej Włosi, Fabiański. Wykorzystuje swój zasięg i tą dobrą interwencją na przedpolu ratuje polski zespół. Spoglądam na te wyniki z historii. Tutaj mecze rozegrane we Włoszech. 65 rok, dostajemy lanie, przegrywamy 1-6 w eliminacjach Mistrzostw Świata. Nagranie Biragiego do Bonaventury, znowu Polacy, Kurzawa, Zieliński, ucieka teraz Gagliardiniemu, Zieliński. Jeszcze chyba to uderzenie przyblokowane, ale będzie zaczynał Donnarumma. Ale ma dzisiaj luz, naprawdę, zabiera te piłki w idealnym kierunku, idealnie zabiera się... Dyńską, Insigne. Był tutaj pomysł, żeby uderzać się do bramki. Sami sobie nie mogą znaleźć sposobu na to, żeby gdzieś... Insigne, teraz Bonaventura. Odchylony, spóźniony, źle ustawiona noga postawna do tego uderzenia. No. Zmiana. Za grającego z numerem 10. Lorenzo Bernardeski. O, teraz zamieszanie, Fabiański! Jest chorągiewka, spokojnie, chorągiewka w górze, nie będzie gol. Nawet gdyby piłka padała do bramki, to... Chiesa, tym razem inaczej, do środka, Chiesa, ależ teraz znam to złapał Łukasz Fabiański, bo tam kiks Kamila Glika. Nie kiks, no... Za i Glik. Dograł piłkę Chiesa, ale dwójką Włosi Błaszczykowski niestety wskazuje na 11 metr Cwajer. Szkoda, bo szło tylko w tej akcji dwóch Włochów i wracało czterech. Ta ruszył Jorginho, gol. To boli grać tak dobre spotkanie. Zrobić tak naprawdę głupi i niepotrzebny faul. Pierwszy gol w kadrze w historii występów. Jorginho. Chłopaka, który grywał już we włoskiej młodzieżówce. Podskoczył. Szymański. Będziemy mieli... Nie ma żadnej paniki. Dobre teraz granie do Lewandowskiego. Lewandowski, Donnarumma. Inny zespół, grający mądrze, grający naprawdę dobrze. No i przede wszystkim ten Zieliński.